Zastanawialiście się kiedyś, ile czasu może zająć ściągnięcie na gigabitowym światłowodzie 500 GB gier? Ja tak i postanowiłem to przy współpracy z Orange sprawdzić. Śmiały pomysł, prawda? 500 GB gier to jest bardzo dużo. Kiedy mogą się wydarzyć sytuacje, kiedy będziecie potrzebować ściągnąć 500 GB gier? No na przykład, kiedy wymienicie, albo naprawicie, albo kupicie nowy komputer i chcecie sobie pobrać paczkę swoich produkcji ze Steama. Bo właśnie, będziemy pobierać na Steamie. Zapytacie pewnie, dlaczego na Steamie? Odpowiedź jest banalnie prosta, bo to wciąż najpopularniejsza, najbardziej znana i najczęściej używana platforma do pobierania i ściągania i kupowania gier na PC-cie, więc jak najbardziej to będzie taki realny test w realnym życiu. Na to wspomniałem, że mamy 1 gigabit światłowodu od Orange. Ja włączyłem speed test, pokazało 938 megabitów, więc jak najbardziej jest to bliskie 1 gigabitowi, więc jestem pełen nadziei, że Steamowi uda się z tego łącza wyciągnąć jak najwięcej. Tu warto zaznaczyć, że klient faktycznie otrzymuje łącze o prędkości 1 gigabit na sekundę, ale ograniczenia po stronie portu Ethernet w karcie sieciowej nie pozwalają osiągnąć tej wartości. Nie będę Was zamęczał oglądaniem cały czas tego procesu ściągania, więc też nie będę włączał w konkretnego stopera. Co jakiś czas uruchomię aparat, żeby pokazać Wam, ile się już ściągnęło, o której godzinie. Będziemy więc mieli godzinę rozpoczęcia pobierania i godzinę zakończenia pobierania, więc będziemy wiedzieć, ile godzin będzie się pobierać 500 GB gier na Steamie. No to co? Zaczynamy? Jestem bardzo ciekawy, no i widzimy się po tym, jak już wszystko się pobierze. Mamy godzinę 11:18 i zaczynamy pobieranie od pierwszej gry. Jest godzina 12:18, czyli minęła równo godzina, a my przekroczyliśmy już 100 GB. Trzynasta 36 i przekroczyliśmy dopiero 200 GB. I tutaj ewidentnie jest to wina Steama, który w którymś momencie stwierdził, że zajmie się zupełnie czymś innym niż pobieranie gier i przyblokował po prostu proces pobierania. Dlatego zastanawiam się, czy w tym momencie nie zrobimy tak, że zatrzymamy się na 250 GB i po prostu to przemnożymy, bo jednak może ten sam Steam swoimi humorami i zmianami prędkości wpłynąć na takie trochę zakłamanie tego wyniku, jeśli by patrzeć na to w taki sposób bardziej logiczny. Zacząłem o godzinie 11:18, a skończyłem o godzinie 13:56, czyli łatwo policzyć, że ściągnięcie 250 GB danych gier w usłudze Steam zajęło mi dokładnie 2 godziny i 38 minut. Myślę jednak, że jest to tak okrągły wynik, że pozwoli nam w banalnie prosty sposób policzyć, ile czasu zajęłoby nam ściągnięcie na Steamie 500 GB gier. Prawdopodobnie 5 godzin i 16 minut. Prawdopodobnie, bo jak sami widzicie, ze Steamem bywa różnie i miał swoje humory. Czasem ściągał szybciej, czasem ściągał wolniej, a czasem, co było do przewidzenia, po prostu w ogóle niczego nie ściągał, z tego względu, że na przykład układał ścieżki dostępu do plików, co tworzył przed ich pobieraniem. Później te pliki pobrane weryfikował i oba te procesy sprawiały, że na przykład na chwilę pobieranie się zatrzymywało. Humorzasty Steam lubił się rozpędzać, lubił zwalniać, i mówiąc szczerze, nie do końca wiedziałem, gdzie tu jest jakaś logiczna zależność. No i zauważyłem, że na przykład niektóre gry pobierały się szybciej, a niektóre gry pobierały się wolniej. Ale myślę, że w 5 godzinach jak najbardziej się przy takim łączu zmieścicie z pobraniem tych 500 GB gier. Jestem bardzo ciekawy i napiszcie o tym w komentarzach, jakie gry wy byście wybrali do takiego eksperymentu. No i czy w ogóle macie na Steamie 500 GB gier? To tyle ode mnie. Jeśli podoba Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. Trzymajcie się, cześć!